Klaudia Szóstek, witam Państwa. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Najbliższa noc przyniesie dosyć duże zachmurzenie w całym kraju, chociaż w Gdańsku, Bydgoszczy, Krakowie i na Podkarpaciu prognozujemy pogodną i bezchmurną aurę. Na zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu, a lokalnie nawet burze. Tutaj też zanotujemy najwyższe temperatury do 18 stopni, w pozostałych regionach 15 stopni w Bydgoszczy i zaledwie 10 stopni w Białymstoku. Sprawdźmy prognozę na jutro. Jutrzejszy dzień w Europie przyniesie dużą dawkę słońca przede wszystkim na wschodzie kontynentu, aż po Bałkany oraz po Półwysep Iberyjski. Popada w Oslo, w Irlandii oraz w Pradze. W Pradze również zagrzmi. Termometry pokażą do 39 stopni w Atenach, 38 w Bukareszcie i 27 stopni w Sztokholmie. Sprawdźmy prognozę dla naszego kraju. Jutrzejszy dzień w całym kraju przyniesie załamanie pogody. Na południowych krańcach może zagrzmieć i tu obficie popada deszcz. Padać będzie również w centrum, na Kujawach, w Wielkopolsce oraz na Lubelszczyźnie. Jedynie w północnej części kraju padać nie powinno, ale będzie tam dosyć pochmurno. Wyjątkiem Białystok, tutaj przez cały dzień utrzyma się słoneczna i bezchmurna aura. Na termometrach zanotujemy nawet do 32 stopni w Katowicach, 31 stopni w centrum, 25 w Koszalinie i 27 w Gdańsku. Wiatr może być porywisty przede wszystkim w południowej i południowo-zachodniej części Polski. Sprawdźmy prognozę na najbliższe dni. Piątek również z przewagą pochmurnej, deszczowej aury. Burze pojawią się niemal w każdym regionie naszego kraju. Padać nie powinno jedynie na Podkarpaciu. Temperatury utrzymują się na wysokim poziomie do 34 stopni na Podlasiu. W sobotę podobnie w całym kraju czeka nas pochmurna, deszczowa i burzowa aura. Słońce zaświeci jedynie na Podkarpaciu i tam zanotujemy najwyższą temperaturę, aż 35 stopni. Niedziela przyniesie chłodniejszą aurę na zachodzie od 19 do 20 stopni, ale za to na wschodnich krańcach utrzyma się upalna aura do 33 stopni. W całym kraju prognozujemy deszcz i burze, w centrum pogodniej. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.